remis w całym spotkaniu. Każdy inny rezultat to zwycięstwo zawodników Andrzeja Koselskiego. A więc ogromna radość tutaj na tym stadionie, bardzo ładnie położonym w prastarej stolicy naszego państwa. Cieślewicz, Kramp, Hancock, Walasek, rozpoczęło się. Kto? Jason Kramp. Kramp na czele. Walasek idzie pomiędzy dwójkę zawodników startu, ale wypchnięty przez Cieślewicza. Prowadzi Jason Kramp. Hancock po wewnętrznej atakuje Krampa. Walasek z tyłu. Stracił około 10 metrów do Tomasza Cieślewicza. Jason Kramp pierwszy, za nim wściekle jadący Greg Hancock. No jeśli tak zakończy się ten wyścig, gospodarze wygrają całe spotkanie. Został na starcie Grzegorz Walasek, ale goni ile sił w motocyklu, ile możliwości za Tomaszem Cieślewiczem. Prowadzi Jason Kramp, tam dwoi się i troi za jego plecami Greg Hancock. Choć Hancock blisko za Jasonem Krampem. Milczący stadion w Gnieźnie. Ostatni łuk, no niestety. Niestety, proszę Państwa, start Gniezno pokonuje ZKZ Polmos 4 punktami. 47 do 43. No przegrali nasi żużlowcy ten mecz, ale obojętnie jakie będą pomeczowe opinie, zielonogórzanom należą się za ten występ tutaj naprawdę wielkie brawa. Udowodnili, że potrafią walczyć także na wyjeździe. Teraz znakomity gest całej czwórki najlepszych zawodników tego spotkania. Jason Kramp, najjaśniejszy zawodnik tego pojedynku, zdobywa w 6 startach 16 punktów. Najwięcej dla ZKZ Polmos. Nie powiodło się w ostatnim wyścigu Grzegorzowi Walaskowi. Zdobył w sumie w 6 startach 11 punktów, ale to naprawdę, naprawdę cieszy. Obok Jasona Krampa mamy drużynie zielonogórskiej lidera. Jeśli pozostali w następnych meczach także będą zdobywać tyle punktów, co Jason Kramp i Grzegorz Walasek, na pewno jeszcze nie jeden zespół będzie miał wielkie, wielkie problemy, żeby wygrać na własnym torze z drużyną zielonogórską. Dziś szczęście było naprawdę, naprawdę blisko. Zabrakło dosłownie, dosłownie niewiele. Zabrakło tylko 3 punktów. Popatrzmy na dorobek punktowy.